Piotr Lisiewicz, to jest program Kulisy Manipulacji. Czy zostali państwo ochrzczeni? Jeśli odpowiecie pozytywnie na to pytanie, to znaczy, że jesteście ofiarami przemocy. Tak ogłosiły liderki strajku kobiet, które same wprawdzie mówią, że przemocy nie stosują, niemniej dziennikarzy negatywnie nastawionych do ich działalności na konferencje prasowe nie wpuszczają. Ze mną jest Katarzyna Gujska, współprowadząca program Kulisy Manipulacji, powraca. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I nasz komentator Iwo Bender. Panem Szyliska. No to zobaczmy, jak to jest być reporterem, który ma zrelacjonować konferencję ogólnopolskiego strajku kobiet. Telewizji Republika nie wpuszczamy. A ja nie jestem z Republiki na przykład. Ale... Bloomberg, dzień dobry, Bloomberg, chcemy wejść na konferencję. Kto? Bloomberg, agencja prasowa. Dostaliśmy zaproszenie. My też chcielibyśmy wejść na konferencję prasową. Dlaczego? Przepraszam bardzo, ale proszę przynajmniej powiedzieć, dlaczego. I dlaczego nie możemy wejść? Teraz proszę szybko wejść zdecydowanie, bo... Ale, przepraszam bardzo, co to jest? Czy mogłabym wiedzieć, z jakiego tytułu miała pani egzekucję komorniczą na swoim mieszkaniu? I chciałam spytać, dlaczego pani prywatna fundacja została zarejestrowana na adres, który nie istnieje? Jak to możliwe, że została wpisana do KRS? Czy może pani powiedzieć, dlaczego chciała pani współpracować z ABW? Boli mnie ta noga, przyznam. Przepraszam bardzo, ale to jest... Na konferencję, mam takie samo prawo. Powiedzieć na temat finansowania pani firmy. Na jakiejś zasadzie czy możemy wejść? Nie. Dlaczego? Bo Jezu! Jezu! Ała! Jak będą rozliczane zbiórki, zrzutki? Co ona powiedziała? Jesteśmy psami. Jesteśmy psami. No nie tylko psami. Ja od razu wejdę w słowo, bo oglądałam to samo wydarzenie, ale przedstawiane na streamach strajku kobiet, czyli od wewnątrz. I tam jeszcze częściej mówiono o dziennikarzach, których właśnie nie chciano wpuścić, że to są bandyci. Więc nie tylko psy, ale jeszcze bandyci. Czy ja najchętniej w ogóle już bym nie rozmawiał na temat tej organizacji, która stacza się w kompletną groteskę jeszcze szybciej niż jej poprzedniczka, czyli KOD i ten pan z kucykiem, co zakładał biało-czerwoną rękawiczkę. Nie pamiętam już nawet, jak się nazywał. No bo każdy kolejny taki numer, każdy przejaw brutalności, każdy przejaw pogardy, Każde chamskie zachowanie, każde rzucanie mięsem, każdy wywiad liderek, szczególnie tutaj chyba polecam, przepraszam, że reklamuję Radio Z, tam były dwa niezwykle ciekawe wywiady. Każda wypowiedź tych osób, każde pojawienie się publiczne powoduje, że coraz więcej osób po prostu dostrzega, na czym te panie się znają. Na pewno nie jest to budowanie jakiejś alternatywy politycznej dla istniejącego systemu politycznego w Polsce. No, na pewno nie. No dobrze, ale to jedna uwaga, bo te panie funkcjonują w siedzibie w Warszawie, właśnie tej, do której nie wpuszczają innych, funkcjonują dzięki, no można powiedzieć, mieszkańcom Warszawy, dlatego że miasto Warszawa po absolutnie preferencyjnych cenach wynajęło tym paniom siedzibę, więc no, można powiedzieć, że one działają dzięki wsparciu publicznemu. Stąd też dziennikarze chcą wejść, chcą zadać pytania, bo pojawiają się rzeczywiście bardzo poważne wątpliwości, chociażby takie, że fundacja, która, no co pani Lempart, no ma bardzo, w ogóle bardzo dziwną historię, no ale jest jej prywatnym przedsięwzięciem i teraz no, w jakimś sensie miasto stołeczne Warszawa i politycy firmują to przedsięwzięcie, uwiarygadniają to przedsięwzięcie, a
to może wpływać na jakichś ludzi, że wpłacają na to pieniądze. Tak więc tutaj powiązań ze sferą publiczną jest bardzo dużo. Oczywiście począwszy od tego, że pan prezydent Trzaskowski dziasko maszerował w tym wydarzeniu zorganizowanym przez panią Martę. Mimo, że oczywiście jednocześnie miał usta pełne frazesów o tym, jak tutaj się trzeba strasznie tego wirusa wystrzegać. No ale to na marginesie wiadomo, jaki jest sposób na koronawirusa. Jest nim posiadanie lewicowych poglądów. Jeżeli się posiada lewicowe poglądy, to wówczas wirus jest niegroźny. To już stwierdzono w czasie protestów w Stanach i sprawa potwierdziła się przy okazji tak zwanego strajku kobiet w Polsce. Gwarancją zdrowia mocno lewicowe poglądy. Nie dość, że bandyci, to jeszcze włamywacze. Poprosimy o materiał. Pani Marta Lempart ma głos. Zaczynamy z opóźnieniem, dlatego że mamy szturm i tak naprawdę próbę włamania dosyć skuteczną ze strony agencji rządowych mieniących się mediami. Czyli państwo, między innymi dziennikarze, dziennikarki nie mieli szans się dostać tutaj do nas do siedziby, ponieważ tam na zewnątrz mamy około 8 osób z kamerami blokujących skutecznie wejście, próbujących się dostać do naszej siedziby. Telewizja Republika nie jest telewizją publiczną, jest telewizją prywatną. Okazało się, że Bloomberg, kapitaliści z Manhattanu mogą wejść. Telewizja Republika wejść nie może, ale jednocześnie strajk kobiet występuje w obronie dziennikarzy. Poprosimy o planszę. No właśnie, taka była manifestacja w Krakowie. Dziennikarka, reporterka nigdy nie będzie szła sama. No nie będzie szła sama, bo będzie szedł z nią pan Rafał z ochrony strajku kobiet, tak można powiedzieć. Tak, to jest dość niby, może inaczej. W momencie, kiedy pani Marta Lempart powiedziała to, co powiedziała w czasie konferencji prasowej, to znaczy, że nie wpuściła na konferencję dziennikarzy, których nie lubi, to każdy przyzwoity dziennikarz, niezależnie od tego, czy jest z Trybuny Ludu, czy jest z Bloomberga, powinien wstać, podziękować i wyjść. No? Bo jeżeli dziennikarze dopuszczają do tego, że ich koledzy są po prostu, brutalnie mówiąc, dyskryminowani przez tych jakże cudownych antydyskryminacyjnych działaczy, to trzeba im po prostu powiedzieć, drodzy państwo, to my wobec tego w geście solidarności również dziękujemy za udział w tej konferencji. To, że to się nie wydarzyło, jest dla mnie czymś absolutnie nieprawdopodobnym. I to jest właśnie największy skandal, bo do tego, że pani Marta rzuca mięsem, że wygraża tam wszystkim w ten czy inny sposób, no już się przyzwyczailiśmy. Natomiast tego typu traktowanie dziennikarzy, no jeżeli dzisiaj zabrania wejścia na konferencję prasową dziennikarzowi X, to wierzcie państwo, ponieważ walka klasowa natęża się z czasem, kolejne redakcje będą znajdowały się na cenzurowanym i przyjdzie też i wasza kolej. Więc następnym razem, jak tego typu akcja się... Zdaje się, redaktor Gozdyra napisała, że ona już jest wśród tych, które powinny jak się okazało. No więc niedługo będzie, miejmy nadzieję, pani Marta przemawiać wyłącznie do przedstawicieli swojego jakiegoś tam biuletynu. I krąg się zamknie i będziemy mogli sobie już spokojnie zajmować się rzeczami poważnymi, a nie radami konsultacyjnymi i paniami, które lubują się wrzucaniem mięsem w miejscach publicznych. No i tyle. No tak, ale ja to jeszcze zwracam uwagę na jeden element. Zdaje się, że przynajmniej na razie ta strategia dla pani Lempart i jej koleżanek jest bardzo skuteczna, dlatego że wpuściła na tak zwaną konferencję prasową tak zwanych prawdziwych dziennikarzy i dzięki temu uniknęła... I dzięki temu uniknęła trudnych pytań, bo ja oglądałam tą konferencję, słuchałam tych pytań. Tam w zasadzie jedno czy dwa były takie, no można powiedzieć, organizacyjne i żadnych problemów dzięki temu nie było. Był spokój. No oczywiście, że o to chodzi, żeby mieć pudło rezonansowe, tak? Wyłącznie. Ale no, powiedzmy sobie, no, ludzie nie są głupi, no i publiczność wie dokładnie,
kiedy czy prędzej czy później orientuje się, że jest manipulowana i tyle. No, także to jest, zresztą powtarzam, to jest sytuacja taka, w której w ramach zaostrzania się walki klasowej kolejne media będą znajdować się na czarnej liście tych pań i niedługo będą po prostu skazane na rozmowę z nie wiem, z OKO.press, tak, które będzie sobie tam działać razem z tym. Że... I jeszcze zostanie najobiektywniejsza gazeta, chociaż ona pewnie w pewnym momencie też już się wycofa z popierania strajku kobiet, bo zorientuje się, że w ten sposób sama strzela sobie w stopę. Także spokojnie. No dobra, my wygadujemy takie rzeczy nieodpowiedzialne, dlatego że w młodości sami byliśmy ofiarami przemocy, mianowicie byliśmy ochrzczeni i przedstawicielki strajku kobiet o ofiarach chrztu. Posłuchajmy. Państwo jako media niestety w sposób nieświadomy i pewnie całkowicie niezawiniony, ale powielacie pewne mity, których powielanie jest bardzo wielkim grzechem wobec społeczeństwa. Tym mitem jest rzekome 90% katolików, którzy mieszkają w Polsce i oczekują szacunku, a właściwie tabuizacji tematu Kościoła w Polsce. Otóż w Polsce ochrzczonych jest niecałe 87% populacji. Ochrzczonych. Przypominam, że do chrztu dochodzi przemocą de facto. No ja na przykład odbieram mój chrzest jako przemoc, którą dokonano wobec mnie. Jestem osobą, która swoich dzieci nie ochrzciła, ale sama jestem ochrzczona i wliczam się do tej puli. Bardzo apelujemy do osób, które nie identyfikują się z Kościołem katolickim, żebyście przeprowadzali apostazję. Ja wiem, że to wymaga przekroczenia progu Kościoła. Ja wiem, że nie każdego na to emocjonalnie stać, żeby tam w ogóle pójść. Ale to jest naprawdę cholernie ważne. Oprzyjcie się presji rodziny i nie chrzcijcie dzieci. Naprawdę, chrzest w niemowlęctwie, w kontekście tego, jak poczyna sobie Kościół z nami w tej chwili, to jest po prostu przemoc. Niestety przemoc była tak traumatyczna i pozostawiła tak silny odcisk na moim mózgu, że ja niestety nie pamiętam momentu swojego chrztu. A pani Bożena bardzo dobrze pamięta. Myślę się państwo zdziwić, ale nie pamiętam. No widocznie to jest ta taka blokada PTSD, tak? To z tym się wiąże. No i tyle tytułem komentarza. To naprawdę nie ma o czym mówić. To są ludzie, którzy żyją w jakiejś swojej bańce. I bardzo polecałbym, znowu reklama, jest w jednym z serwisów streamingowych film Dylemat Społeczny, który bardzo dokładnie opisuje, w jaki sposób jeden z portali społecznościowych, tak, w ten sposób powiedzmy, powoduje ciągłą radykalizację osób, które wykazują zainteresowanie w jakimś kierunku. Tak, niezależnie od tego w jakim, dlatego że jest to po prostu w interesie tego medium społecznościowego, żeby ludzie jak najwięcej czasu spędzali korzystając z niego i z algorytmy dokładnie śledzą i zawsze tak inkrementalnie podkręcają poziom radykalizmu. W ten sposób powstają bańki medialne, te panie siedzą w takiej bańce, więc apeluję o obejrzenie z lewicowej perspektywy nakręconego filmu Dylemat Społeczny. Iwo Bender opowiada takie głupoty, dlatego że kiedy był chrzczony, nie było jeszcze moderatorów, a w szczególności moderatorek. Moderatorka porozmawiałaby zarówno z chrzczonym Iwo Benderem, jak i z jego rodzicami i być może do chrztu, do tego aktu przemocy by wówczas nie doszło. O tym porozmawiamy po przerwie. Zostańcie państwo z nami.